Pani Marszałek, Wysoka Izbo, chciałam zapytać stronę rządową o prawdziwe intencje względem dziś procedowanej ustawy. Propozycje złożone w obywatelskim projekcie ustawy, pod którym podpisało się ponad 212 tysięcy obywateli, są absolutnie słuszne. Proponowane jest, by strażakom ochotnikom przysługiwał dodatek do emerytury w wysokości 20 zł za każdy rok udokumentowanej służby, w czasie której strażacy brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Strona obywatelska jednak ma uzasadnione obawy o faktyczne intencje strony rządowej. Dlatego chciałabym zapytać, jakie są faktyczne intencje odnośnie tego dodatku, wsparcia finansowego strażaków ochotników. Dlatego czy będziecie głosować za tym projektem ustawy i będziecie tak go procedować, żeby jak najszybciej został przyjęty, czy może zamrozicie go w komisji na długie miesiące, tak jak to miało miejsce w ostatniej kadencji Sejmu? To jest bardzo proste pytanie i chciałabym usłyszeć odpowiedź, bo wszyscy strażacy ochotnicy na tą prostą odpowiedź czekają. Dziękuję pani poseł.